Wystawa erotyczna Ogród Apolonii to moja prywatna, bardzo osobista narracja nawiązująca do mojego życia i mojej przeszłości. Namalowałam na niej moich byłych partnerów pod postacią zwierząt. Pomysł na zwierzęcą metaforę wzięłam z eposu rycerskiego XVI-wiecznego Ludowika Ariosta, Orlan Szalony. W szóstej i siódmej pieśni Orlanda Szalonego Ariosto stwarza postać Alcyny, czarownicy, która mieszka na wielkiej, egzotycznej wyspie położonej daleko w morzu. Owa Alcyna, owa czarownica, wiedźma, zamieniona dzięki czarom w piękną, niesamowitą kobietę, przyciąga na tę wyspę młodych rycerzy i młodych mężczyzn, których zamienia w swoich kochanków, a następnie, kiedy chce się ich pozbyć lub kiedy oni chcą od niej odejść, zamienia ich w drzewa, zwierzęta, strumyki i kamienie. Ja w tej serii obrazów rozliczam się nieco z przeszłością i próbuję ją zanalizować, nawiązując do archetypów i właśnie zwierzęcych przedstawień od dawna w historii obecnych. Malując te obrazy, posługiwałam się głównie pamięcią podświadomości mojej własnej i analizowałam w trakcie malowania, w trakcie pracy, osobowości poszczególnych mężczyzn i moje z nimi relacje. To się niesamowicie udało, sama byłam zaskoczona, jak dużo rzeczy nagle mi się wyjaśniło i tak jakby właściwie rozliczyłam się z całą tą przeszłością. Wybór zwierząt, kogo przedstawić jako jakie zwierzę, jakie stworzenie, jakoś się dokonywał sam, nie poniekąd częściowo na podstawie cech charakterów i dosyć znanych nam stereotypów i skojarzeń związanych z tymi poszczególnymi gatunkami zwierząt, a częściowo związane z bardzo osobistymi, indywidualnymi cechami charakterów tych mężczyzn. Wydaje mi się, że te obrazy raczej pokazują i przekazują pewną uniwersalną prawdę o relacjach między ludźmi. Nie jest tak bardzo ważne, kogo konkretnie przedstawiają i do jakich konkretnie osób, czy przeżyć, czy historii się odnoszą. Na wystawie jest 10 obrazów. Jeden Ogród Apolonii, na którym są wszystkie zwierzęta z mojej przeszłości. Następnie pojedyncze portrety moje i tych zwierząt, tak zwane portrety małżeńskie. Oraz obraz, który widać za mną, wymarzony Ogród Apolonii, który opowiada o przyszłości, która dopiero nastąpi.